Tresuj z Bogiem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Tresuj z Bogiem. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, co to znaczy, że ma się psa z dobrej hodowli. Jak wybrać psa z dobrej hodowli? Jak dobrać psa z hodowli takiej, która ma w swojej ofercie psy, które są niechorowite, które mają zdrowe, dobre DNA, to znaczy nie są żadnymi nosicielami żadnych chorób, mówiąc, że mają zdrowe DNA. Są to psy, które są zbalansowane pod względem ich walorów psychicznych. Negrita, czy ty masz, Akira, czy ty masz walory psychiczne? No można chyba tak powiedzieć, nie? Walorów mentalnych. O, tak to powiem. O, i już. Drodzy Państwo, prym wiodą w tych czasach pseudohodowle, nie oszukujmy się. Podejrzewam, że większość z Was oglądających ma psy i mam nadzieję, że tak nie jest. I moje podejrzenia są błędne, ale jeżeli nie są, to mam nadzieję, że nie jesteście właścicielami psów z pseudohodowli. Czym, że jest pseudohodowla? Większość pomyśli, pseudohodowla to jest takie miejsce, gdzie się przytrzymuje psy w opłakanych warunkach, stoją one w swoich sikach, kupach, które nie są dobrze karmione i tak dalej. Nie, to nie jest pseudohodowla. Znaczy, to też jest pseudohodowla, ale między innymi to już jest pseudohodowla zgnojona. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie pseudohodowla to przede wszystkim taka hodowla. Zacznę od tego, że pseudohodowle wiodą prym. Jeżeli wejdziecie gdziekolwiek na jakiekolwiek ogłoszenia, nie wiem, czy są ogłoszenia Danieli, muszę się zapytać. Nie zadzwonię do nich, bo nie mam zasięgu. Oj, bardzo dobrze. W każdym razie potem zadzwonię i to będą wyjaśnione gdzieś tam. OLX-y chyba w Polsce macie. Nie wiem, czy można psa kupić na Allegro, mam nadzieję, że nie. Ale przy okazji tutaj chcę pokazać ten post, czy tą informację. Chapeau dla Francuzów. Francuzi skończyli z tym kretynizmem, czy kończą z tym kretynizmem, że można sobie pieska umieścić na stronie, na jakiejś platformie, która sprzedaje skarpetki, kurde, śrubki i owczarki niemieckie. Puch, bardzo dobrze, czy inne psy. Bardzo dobrze, że Francja z tym kończy. Nie znam Francuzów, żadnego Francuza nie znam, ale uważam, że za Francją powinny być, za przykładem Francji, powinny pójść inne narody, czy też inne państwa, gdyż sytuacja staje się bardzo niebezpieczna. Pamiętacie, jakieś 20 lat temu jeszcze można było spokojnie powiedzieć, że owczarek niemiecki to jest pies, który w 100% może być modelowany, czy przeznaczony do różnych funkcji i pies jest ten wszechstronny, podatny i tak dalej. Jeszcze 20 lat temu, czy 25, czy 30, to już w ogóle było to jak najbardziej aktualne. Teraz ni cholery nie jest. Nie jest właśnie przez pseudohodowle, które już wyjaśniam w całkowitym znaczeniu, czym są. Pomijając z boków tego, że nie dbają psy. Pseudohodowle mogą być w domach, gdzie psy są najlepiej karmione, śpią na sofach, są codziennie czesane, są pięknie zadbane, chodzą na cudowne spacery, ale kiedy przychodzi do krycia, do prokreacji, czy też do krzyżowania dwóch osobników tej samej rasy, wtedy bardzo często jest taka sytuacja, że się krzyżuje psy bez analizy ich walorów. I tak jak ostatnio mówiłem, popkultura, wielka bzdura, idzie to w tym kierunku, że ta ciotka Ziutka ma owczarka niemieckiego tą suczkę, czyli ma dziewczynkę i jedzie do jakiegoś wujka Gienka, który ma w sąsiedniej wsi samca. I dzięki takim niefortunnym krzyżowaniom mamy psy, które są z jednej strony jak Asa, pizda skończona, bo tam pani, która się zajmuje krzyżowaniem, kompletnie chyba nie ma o tym pojęcia, i Asa jest pizdą skończoną i ten pies jest tylko i wyłącznie, nawet wygląd Asy jest, nie oszukujmy się, to jest naprawdę, trzeba albo się nie znać na owczarkach niemieckich, no dokładnie, trzeba się nie znać na owczarkach niemieckich, żeby stwierdzić, że Asa jest ładna, albo trzeba być tak dobrą osobą jak jej właścicielka. Z jednej strony mamy MMA, ale z drugiej strony
mamy psy, które są cholernie ciężkie do okiełznania. Okiełznania w sensie do prowadzenia ich, do panowania nad nim w jakichś tam codziennych warunkach. To jest tragedia, to jest absolutnie niedopuszczalne, natomiast to się dzieje. I teraz bardzo często, i to jest bardzo ważna informacja, jak kiedykolwiek będziecie dobierać psy z jakichkolwiek hodowli, zwracajcie uwagę na takie rzeczy. Ja na przykład zakupiłem 3 psy z hodowli Wolf Lake, którą prowadzi pani Elżbieta Żak. Ona ma lat doświadczenia, ma doświadczenia lat ogromną kwestią i ma ogromną wiedzę też o psach. Jedyny jaki mam mały mankament do tejże pani, to jest to, że te psy przyjechały takie zdziczałe, czyli generalnie nie było poświęcanym tym psom wystarczająco dużo czasu. Nie mogę powiedzieć, że były poświęcane i było źle, to przynajmniej pani Elżbieta ma taką wiedzę w jednym paluszku, że mogłaby to wszystko ogarnąć, natomiast ja też to rozumiem ze względu na to, że jak się ma tych psów kilkadziesiąt, to ciężko, to też zatrudnić trzeba osoby i tak dalej, no to jest troszkę... Ale ta kwestia dziczy, takiego szczeniaka, to jest kwestia paru dni, kiedy ten piesek staje się już psem, który takich zachowań, których nie znał, nadrabia i staje się psem, który jest ucywilizowany. Natomiast w tych psach jest taka skarbnica, takie bogactwo charakteru, zbalansowanego charakteru, że to właśnie o tym Makaja, chodź no tu, Makaja, ej! Chodź no, Makaja, kom! Makaja, kom! Makajka, kom! Goody girl! Chodź Makajka, chodź. Nawet nie wiecie, jaką śliczną damą będzie ta pani. A patrz, który gdzieś tam śpi pod karawanem albo w karawanie pod łóżkiem. I jeszcze nasza, za naszą, nie waszą. Natomiast nasza też przyjechała bardzo zdziczała. Jak widzicie, ta więź już między nami istnieje i Makaja wręcz szaleje za mną. Natomiast oprócz tego, że dobierając psy z dobrych hodowli, macie zapewnione, czy macie gwarancję tego, że te psy będą zdrowe, że nie będą jakieś miały wynaturzeń, kurczę, czy nie będą miały, jak to się mówi? Zwyrodnień, kurde, jakiś związany z ich budową. Natomiast z całą pewnością najważniejsza też kwestia, te psy są cholernie zbalansowane. Zbalansowane pod względem charakteru i to te psy mogą być zastosowane, czy można je użyć w stosunku do każdej destynacji, którą się wybierze. Natomiast to, co mnie wkurwia, to, co mnie naprawdę denerwuje, to jest banda oszustów. Tacy ludzie, jak pani Elżbieta, są ofiarami oszustw, jakichś, kurde, pseudohodowli i wiadomo, że to takiego psa trzeba zapłacić niejednokrotnie 5- czy 6-krotnie razy więcej niż za psa, który jest z pseudohodowli, ale po pierwsze, ten pies nie stwarza żadnych problemów, nawet niejednokrotnie te psy, z całą pewnością, niejednokrotnie te psy są mądrzejsze od właścicieli. Bardzo często właściwie. Druga kwestia jest tego typu. Że te psy przebadane są od A do Z pod względem bioder. Znaczy nie szczeniaki, ich rodzice. To daje też ogromne, czy też daje pewność, że następne pokolenie nie będą mieć tej wrodzonej dysfunkcji organizmu. Genetyka, charakter, wygląd, wszystko się tu zgadza. Trzeba troszkę więcej pieniędzy wydać, wiadomo, ale te pieniądze są zaoszczędzone podczas życia psa. Nie, takiego psa się nie wydaje na weterynarza, absolutnie nie ma takiej potrzeby. Co jest najgorsze w Polsce? Najgorsze w Polsce jest to, już zacząłem to mówić, że psów stają oszuści w stosunku do takich ludzi jak na przykład hodowla Wolf Lake. Rodowód. Pamiętajcie o jednej podstawowej kwestii, bo wy w Polsce tego kompletnie macie. Czytacie często, i to nie jest wasza wina oczywiście, to jest wina hodowców. Bardzo wiele hodowli umieszcza informację, że pies jest z rodowodem. Okej, to jest taki trik językowy, bo rodowód
samo znaczenie słowa rodowód ma oczywiście pokolenie, jakieś tam pedigree po angielsku, czyli jakieś tam historia z pokoleń, historia przodków danego psa, danego osobnika lub jakiegokolwiek innego, jakiejkolwiek żyjącej istoty. Natomiast nie wiem, czy ludzie mogą mieć rodowód, chyba innego zwierzęta. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją rodowód w świecie psów, to powinniście tylko i wyłącznie słowo rodowód kojarzyć z Polski Związek Kenologiczny. I tutaj pojawi się logo gdzieś tego związku. I tylko te psy są psami godnymi zaufania w świecie takim, że można, w stosunku takim, że można jemu wyrobić papiery. Na przykład ja, kupując z hodowli Wolf Lake psa, będę miał papiery angielski kennel, będę zarejestrowany w angielskim polskim. W angielskim związku kenologicznym, gdy Bruno nie ma opcji, żeby go zarejestrować. Zobaczcie, ten pies jest kwintesencją owczarka niemieckiego. Ja nie mogę go zarejestrować, nie mogę go użyć jako, jako psa rozpłodowego. On by takie tutaj świetne dał geny, wprowadził nowe geny do angielskich linii, że to by była mała bania. Natomiast mi też to gra, ja tego psa przebadałem od A do Z. Uważaj z tymi zębiskami na mnie, cholero ty. Natomiast mi się też z drugiej strony taka otworzyła luka, że i po przebadaniu tego psa, mając świadomość, że on nie jest nosicielem żadnych chorób, żadnych jakichś dysfunkcji, sprzedaję te psy, jego potomstwo, bez papierów, co też, drodzy Państwo, hamuje w duży sposób reprodukcję następnych pokoleń, bo bardzo dużo osób kupuje psy tylko po to, żeby mieć szczeniaki. Jeśli ktoś ma, chce jeden czy dwa mioty, to jest oczywiście fajna sprawa, ale to trzeba zrobić z głową, bo suka powinna mieć potomstwo, jest to odpowiednie dla jej psychiki i właściwe dla jej psychiki, tak należy też powiedzieć. Natomiast ci wszyscy oszuści piszą, że psy są z rodowodem. Co to cudowne psy, ale one są nieprzebadane. I tak na dobrą sprawę nie wiecie, czy następne pokolenie, bo rolą każdego hodowcy jest usprawnianie, ulepszanie. Czyli jeżeli ja nie wyobrażam sobie mieć od Akiry lepszego psa, ale będę, kurde, robił wszystko, żeby następne pokolenie, aby jej dzieci były bardziej wartościowe niż sama Akira. Tak jak powiedziałem, bardzo trudno. Więc pamiętajcie o jednej cholernie podstawowej zasadzie. Związek Kenologiczny FCI. FCI to, jeżeli zobaczycie na hodowlach symbol FCI, od razu poproście o te papiery. Macie chęć wglądu w te papiery. Czy musicie wyrazić chęć wglądu w te papiery? Ze względu na to, że ja tu upieprzony jestem błotem, bo mam psy. Ze względu na to, że jeżeli chcecie tego psa rejestrować, czy wystawiać, czy gdzieś tam rzeczywiście wdrożyć tą krew, czy posiadać, przepraszam bardzo, w swoim domu tą bardzo wartościową krew, bardzo wartościowego psa, to jest jedyna droga. Więc przykre jest to, że jest bardzo dużo oszustów, którzy mówią, że pies ma rodowód, powinni o tym informować. Wynika to z tego, że Polak jest kombinatorem i kombinatorstwo polskie jest czymś ogólnie cechą bardzo pozytywną w dziejach historii, czy tam historia to udowadnia niejednokrotnie, ale w przypadku owczarków niemieckich to kombinowanie szkodzi samej tej rasie i naprawdę zachęcam wszystkich, drodzy moi kochani Państwo, abyście zainwestowali. Może kurwa mniej, kupcie sobie gorsze opony zimowe, zimowe opony, może nie, bo to niebezpieczne. W każdym razie mniejszy telewizor, albo w ogóle wypierdolcie telewizor, albo sprzedajcie i zamiast wydać 2000 na owczarka niemieckiego, wydajcie 4. A te 2 wam się zwrócą, czy też zaoszczędzicie w dalszych etapach. Właściwie to tyle. Taka krótka też pogadanka na temat hodowli. Jakby ktoś chciał ode mnie jakieś rekomendacje hodowli w Polsce, to zaznaczam, że jak najbardziej pomogę. W Polsce też bardzo często jest ten problem z pokrewieństwem.
Dlatego, że... No, obowiązkiem hodowców jest dostarczanie nowej krwi, czy utrzymanie tego pokrewieństwa na odpowiednim poziomie. I właściwie bardzo dużym problemem było dla mnie znalezienie odpowiedniego pokrewieństwa. Oczywiście w Polsce, to już bardziej zaawansowanie mówię, FCI dopuszcza chyba 12,5%. Albo 17. Nie, 12,5. Niektóre psy mają 7. Tu mogę się myśleć, znaczy niektóre mogę z tym 12,5, ale odpowiednia się pojawi wiadomość na ekranie, o ile będzie to inna cyfra. Z całą pewnością 7,5% często jest. To jest niby dopuszczalne, ale po to się robi badania, po to się dba o tą czystość, czy też o to, żeby te psy nie były nosicielami żadnych chorób, aby dzięki pokrewieństwu nie wpadły w tą pułapkę chorób genetycznych na przykład, które są związane... dym w oczach, to jest ciężko. Które są związane z pokrewieństwem. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, do usłyszenia. Dresuj z Bogiem.